sens. Cześć. Co tam? Spoko. No i super. Jeździmy sobie i szukamy przyjaciół. No i super. Ale ty już podobał, no kurde. Pokaż kutasa. Nie, bo za duży. Za duży? Tak. No otwórz szybę. Nie otworzę. Ja otworzę szybę. Dobra, to otwórz. O, to ja też. No ty kurwa, jesteś sam. Sam jestem. Bijemy się? Możemy. Kocha na solówkę. Ale na gołe pięść. No. No, a na gołe klaty też? Też. Dobra, gdzie? Tutaj. To na garaż chodź. No chodź na garaż. Chodź na garaż. Chowaj kabarynę. Solóweczka. Wow. Oglądam. Ej, spodnie ci spadają. O ty. Co wow. Ty strzelasz, ej? Co ty strzelasz, frajerze? O ty kurwo! O nie! To były strzały ostrzegawcze, synek. O kurczaczki. Jaką masz? Kolega przytomny? Przytomny. O, pomocy, chłopaki, pomocy. Chłopaki, pomocy. Frajer jest. Chyba się nie skusimy na pomoc, kurwa. Czemu? A co, nie żyje? Chuj nie, kurwa. Kto nie żyje? No, jakiś chłop. Coś tam, że się pizdał w bagażniku, kurwa. No, krzyczy pomocy, jakiś łeb. Mam tu jakiegoś łebka w samochodzie. Zobacz, znasz go? No, nie wiem. Ojebany na Prince Polo. Chuj w niego, niech umiera, kurwa. Poza nie no. No za pomocy wyjebę cię stamy. Przedstaw się. To zawiozę cię na szpital i ci pomogę. Może się nie wykrwawisz. Andrzej. Kogo znasz na mieście, Andrzej? Frank. Kogo jeszcze? Jerzego. A ty jesteś ten nowy w ekipie chmurek? Ten to ja, od tego. O Jezus kochany. Ty wiesz, że to moja ekipa. Ja ją założyłem. Ja wiem. Skąd wiesz? Ale masz brodę i się nie poznałem. Kurwa, durniu. Musimy mu pomóc. Ej. Ty się zbyt tego? Od tego. Ej, ty se chodzisz, nie? Tyś podał rękę? Weź. Nie. A ty żyjesz, kurwa, nie żyjesz. No na szpital, wykrwawiam się. Serio? No, chyba nie. A podnieś łapy. No, jak? Nie mam tyle siły. Co jest? Chcesz go podniósł? Co, wieziemy go na szpital. To wszystko przez to, że chciałeś solówkę z szefem. No miał być na gołe pięści. Z szefem kurwa na pięści? Bo. Trening taki. Aha, trening. Liście pierdolone. Czterdzieści to już będzie trzeba schować. Tego koksu porcji. Czemu? No, warto, nie? Kurwa, zajebią w łeb. O, słyszysz? Gdzie kto? Dawaj.
Ło. Ło. Wsiadaj, 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 wsiadaj. Co to kurwa za lodziarnia? No, nie wiem. Hello. Jazda z nimi. Siadasz. Strzelamy się? No. Ja mam... mi się źle czuję. Siada. Dobra, wsiadaj do samochodu. Goni ich. Strzela. Kurwa, pochyliłem głowę do dołu. Trochę oberw. Przednia szyba jest kuloodporna w miarę, nie? Dymy. Boję się trochę. No też, ja już trochę oberwałem, także... Ja też, w połowie dobrze. Biegnie na pewno. Stój tu, stój tu. Poczekamy, aż niech wsiądą. Lepiej jak są w samochodzie. Nie pisz tak, stary Rafonica, bo to nie ja i nie pisz tak. Bartłomiej, walczę na dziewiątce gdzieś dopiero, wiesz? Co oni w ogóle mają za naczepę? Chodźcie tu, smakołyczki moje kochane, cukiereczki. Zbieraj tego fagasa, zbieraj go. Zbieraj go. No najebali nas, kurwa. Gnoje. Dobra, czekaj, otwieram te drzwi, wpierdam do tyłu. O, no, dawaj go, kurwa, dziada. Ja pierdolę. Lecimy, kurwa. Przekopali nas, kurwa. No, ale my byliśmy w... Miałeś rację, że was objadą. W połowie HP. Ja wszystko wiem, słuchaj, ja wiem wszystko. Nawet telefonu nie mamy. Chłopie, zajebali mi... Trzeba dołać, jakby poprosił tylko. Zajebali mi, stary, 40 porcji koki, z 50 koła siana, klamę i, kurwa, telefon i kartę SIM. Jakby się coś działo, to się to szpitala. I jeszcze mają moje auto. Gdzie jest kod klucza? Co? Daj mi sekundkę. Otwórzcie, otwórzcie. Już. Jedziemy na randkę? Jebać tą randkę, chodź. On tu jest zamknięte? Zdrawia się tu go. Menelem jebanym. Dobra. O, tu jest park. Wsiadaj. Kurwa, już chciałem rower wyciągać. Dawaj, jedzie szybko. Szybko jedzie. Na kasę. Kasa, bankomat. Bankomat, kupujemy telefony. O. Ja nie widziałem tego murka na początku. Już, ja już trochę oberwałem, nie? Ja też, dobra, wrócimy się do nich zaraz. Nie ma sensu, jeszcze nie jest tak źle. A ich najebać z partyzanta po cichu. Lecimy. Masz lickę? Nie mam. Też nie. A masz kogoś, kto może... Nie wiem, na pewno nikogo nie ma teraz, nie?
trzeba ich nakurwić. No. O, policja, może naprawia na samochód. Co zepsuty? Dobry. Dobry. Panie braton, skoro pan już naprawia, to naprawia mi pan też, ja dam panu pieniądze. Braton. No. Sprzedaj klamkę. Nie no, tak to nie. Bo mnie najebali. No ale co ja ci poradzę, proszę pana? Ile byś pieniędzy chciał? Nic nie. Dzięki, ty to jednak super jesteś. Kurwa, mogę ci dać naprawkę. Pierdolę, musimy jechać po telefon. Skroili nas ze wszystkiego, chłopie. 40 porcji koksu. O, masz może telefon? 50 koła. Klamka. Jeszcze mnie kurwy postrzeliły. Mam chyba telefon jeden. Dziena. Nie wiem, Bartek, już jadę. Tak, pod kontrolą. Jedziemy? No można. No, dzięki wielkie. Dziękuję. Na razie, spoko. Koksu nie mam, to wam nie dam. Miłego dnia. Jeszcze naprawił za darmo? Wal mu w pizdę. O, wow. Co? Pierdolony. Nie ma tutaj samochodu. No był Passat jakiś jebany w kombi. A tutaj są takie rzeczy, anomalia. Pojedziemy jeszcze raz na szpital. Bo to po drodze i tak. Musimy kajdanki kupić. Karty SIM. O, ja mam jednak kajdanki i mi nie zabrał. A nie masz jakiegoś pistoletu na chacie? Co ty? Ja też właśnie nie mam ostatni. Zajedźmy na kawiarnię, może tam już jest te 80 klamek. O, na kawiarnię. To i kamizelkę zajebiemy na łeb. Jak kamizelkę, to ja bym tego, kałacha wziął. Tu na lewo się szło, nie? A, musisz tu zaczekać. Ja tam byłem nie raz, jak jeszcze tutaj te drzwi były otwarte. Tylko kałach jest. Lipa. Wziąłem. Masz? Pokaż. Mhm. No i nice. Kawę mam dla ciebie. A ja nie mam termosu. Tu kupisz za ladą. No mi brakuje pieniędzy. Ja pierdolę. Wodę sobie mogę kupić. Kup. Dzięki. I wodę weź. No wiem, mam już. Stój, otworzę już. To na odchorownik jedziemy. No. A ten GPS dobry jest? Dobry. Ja szczerze pierwszy raz go będę używać. Zobaczysz jaki fajny efekt. No szybciej się biega podobno. No i zawraca za mną. Dobre, na pobocze zapraszam. Serio? Tak. Silnik gasimy, ręce na kierownicy, już szybko opuszczamy.
8-3-6 MRH1 Restros Ripser 20 Pistol Street. Cześć, Nathan. Dobry, sierżant drugiego stopnia Miller, Foxtrot 83. Poproszę pańskie dokumenty osobiste. Dobrze, panie Ryszardzie, czy znany powód zatrzymania? Nie. Czerwona. I nie wyhamowałem. Bo nawet nie hamowałeś. Hamowałem, jechałem 200, a potem 130. O, jeszcze prędkość się przyznajemy, dobra. Sekundę wrócę. Dobra. Z tego palca. Panie Ryszardzie. No. Gdzie się tak śpieszymy? Ostrzegam ostatni raz. Na szpital. Chowasz to czy nie? Ja czy to? Nie, obywatel z tyłu. No co on ma właśnie, nic nie trzyma. Dobra. No cóż, no mandat będzie chyba, nie? No nie. Ale Ryszard. No biedny. Wiesz co? Niestety musicie wysiąść z pojazdu. Ja czy... Co? Wysiądźcie z pojazdu. Nie jestem poszukiwany. Wysiądźcie z pojazdu. A nie jestem poszukiwany. Ja czy Ryszard? Jedna i druga osoba. Jak na razie. No weź, Nathan, nie jestem poszukiwany. Zapraszam z auta jak na razie. A słucham? Z auta. Kurwa, z auta wysiadacie! Ręce do góry, tyłem do mnie. O kur... Jedna i druga osoba tyłem. Prawa, ręka zakłopana. Prawa. Ja nie jestem poszukiwany, co ty odpadł? Zapraszam na chodnię. Tutaj na... Oboczego weź. 8-3, poproszę jednostkę transportową na moje 20 na Tom Miller. Niedaleko czerwonego parkingu. Zapraszam tutaj na chodnik. Podrobę tego, honorowy. Ja jestem poszukiwany. Zapraszam pana. Drugiego pana też. Ryszard. No? Jesteś poszukiwany. Zapraszam pana Muro. Nie jestem. Ściankę zapraszam. Nie jesteś. To daj mi jednego dowód, kiedy. I po drugiego, dobrze. I za co? Pan Stanisław, tak? Dobrze zgaduję? Gdzie znajdę pana dokument? Mój numer odznaki Union 07. Pod ścianę, zaraz porozmawiamy. Super. Pod ścianę. Proszę. Nie będę robił dymu, kurwa, strzelał z kałacha do nich, bo kontrola drogowa, po co mam? W ogóle ja chciałem schować tą broń i wysiadłem, miałem w rękach broń, kurwa. Gdzie ja ją w ogóle schowałem, nie? Mnie tutaj nie było dwa tygodnie. Mhm. Czysta kartoteka, w ogóle nic. Dobrze. Proszę się tutaj chwilę zatrzymać. Przejdę do funkcjonariusza. Proszę się nie ruszać. Rafon, smakowała pizza zony? Nie jadłem pizzę w zonie. Nie jadłem pizzy w zonie, nie jadłem. Pani Chmura. Mhm, tak? Pan mi powie, co to było za nieposzanowanie munduru w tym kierunku? Z fakiem? Mhm. Ja takie głupoty. Wie pan, że to nie jest mile widziany gest ze strony funkcjonariusza policji? Ile kosztuje taki gest? Mniejsza ile kosztuje? Tutaj, a inaczej, no nie jest, nie będzie to lekki mandat, nawet podchodzi pod to kara więzienia za nieposzanowanie munduru. Ja. Więc panie chłopie, idziemy na komendę. Porozmawiamy, dobrze żyję z wami, co by. Dobrze, dlatego ja nie wiem, nie wyzywam pana, nie wiem, nie traktuję pana jako gorszego.
Tylko porozmawiamy sobie na koniec. To kolegi było. Przejdziemy też z kolegą, no. I tak chyba kolega będzie zatrzymany. Koledze faka pokazywałem. Dobrze. Pojazd, którym się poruszaliście, należy do kogo? Do niego. Do niego, dobrze. W takim razie on zostanie schowany na parking. Co? O, ucieczka pierdolona. To za chwilę dopiero. A ja pana pozwolę sobie przeszukać. Do tego momentu... Proszę, niech pan tutaj stoi na spokojnie. Kurwa, nie mam żadnego kalacha, chłopie. Jak coś. I wszystko. Dobrze, panie Chmura. Na razie zapraszam. Podejdziemy sobie bliżej. Czyli pojazd zarejestrowany jest na tego pana tutaj stojącego, tak? Ja jestem współwłaścicielem. Współwłaściciel. To jest auto Hansbitter. Jeśli pan Chmura nie jest poszukiwany, ani nic, to jak dla mnie wolny. Pan tutaj jest poszukiwany, tak? No tak. Nie wiem za co, nadal mi nie wytłumaczył pan. Wytłumaczę na komandzie. Dobrze. 83, poproszę jednostkę transportową 20 Nathan Miller przy czerwonym parkingu ponownie. Dobra, no. Panie Stanisławie, pan sobie na razie jeszcze stanie po boku. Nie mogę ich poddać, bo tej broni tu nie ma. Dla mnie tej broni tu nie ma, nie będę mi... Kurwa, oni też nie chcą nam psuć gry, spokojnie. To są takie elementy... Po prostu, no, grają dobra, sobie. Dobra, pakujmy szybko na tą komendę. Grają sobie chłopaki. Nie chcą się z wami gadać jakieś głupoty. Mają policjantów, ale no nie chcą nam zaszkodzić. Nie? No i co, będziesz się chwalił teraz moim kochem? Nie. Na widzisz, że no to jedźmy szybciej, pakujmy do tego fury i jedziemy. Czekaj, jednostka transportowa już jedzie. O, drzwi otwarte. Nie mam, jednak nie mam miejsca, poczekaj. Co do bagażnika? Się zmieści. Pilnie potrzebne wsparcie. Go już jednostka na miejscu. Pan Stasiu zatrzymany, czy nie? Jeszcze chwilę poczekaj. A, i fura na garaż obywatela oczywiście. Tak, tak. Póki nie... Tak. I karabin na SG do zwrotu. Jeśli będzie SG, to tak. Co mam zbiegać? Co mam robić? Jeśli z panem Stanisławem jest wszystko w porządku, jeszcze chwilę podjedziemy sobie na komendę. Na komendzie wszystko załatwimy. Poroczyn, poczekaj jeszcze chwilę. Okruszki z KFC znalazł. Jak sytuacja z panem Chmurą? Komendancie.
rocznym stanie tutaj za 18. Tak? To jest administrator? Ale jajca. Jeśli się nie mylę, pościg trwa za jakimś pojazdem. Jeśli się nie mylę, zwykły pościg. Nie mieliśmy żadnego napadu z tego, co się nie mylę. Dobra, chłopaki, jedźcie na razie. Tutaj sobie na spokojnie sprawdzę i ten. I puszczę pana Stasia, jakby coś. No, jedź. No, Miszoro. Dacie, mam jechać już? Nie, wy możecie poczekać na mnie. Okay. Że pan stoi wolny jest. Mhm. Brać tego hamera? Może. Jeśli pan jest właścicielem albo poruszał się tutaj. Nie, on już zepsuty jest. Do widzenia. Do widzenia. Da. Kurwa, miałem kontrolę drogową. Miałeś? Gdzie ty kurwa byłeś, do chuja? No długo mnie nie było, spałem. Ja zachciałem kurwa już płakałem za tobą. Mówię, kurwa, takie RS7. Ja miałem kałacha i zrobiłem gliniarza w chuja, że nie mam. Nie możesz tak mówić, kurwa. Jak masz kałacha, to mi go odbej. No kurwa, nie dam ci. No to jadę cię szukać. To chodź, to cię zastrzelę. Nie zastrzelisz mnie. Z bomby cię gaszę. Na za chuja nie. Mam kamizelkę. W życiu. Chłopie, jak ja jestem... Ty jeździsz w Hammerze? Nie. Karnym? Nie. A w czym? W różowym Hammerze. Dobra, już się jadę szukać. No hej. Dobra. Chuj z tym kałachem. Rowerkiem pierdolonym jadę tam do kawiarni schować kałacha.
Ja do nich tylko dlatego nie strzelałem, że myślałem, że oni nie, że tej broni nie będę mieć w dłoniach, jak wysiądę. Więc no, schowałem ją sam, bo chowałem ją w aucie i mi się nie schowała. Chowała się dopiero, jak wysiadłem z auta. No więc, kurwa, nie podejmowałem decyzji strzelania, bo myślałem, że jest schowany, no, kurwa. Jakbym wiedział, że tak będzie, to bym wysiadał i napierdalał, żeby tylko to zachować i ziomka uratować. Nie?